Zobaczmy, moi drodzy, w tym miesiącu top owoc, top warzywo, Jarok. Ja wiem, że już wielu z was pisało na straty tą serię, bo tam, że niby nie ma ciekawych, że coś tam, ale spokojnie, dajmy szansę. Generalnie tutaj jeszcze jest jedna ważna rzecz. Teraz już biorą tutaj osoby nie tylko z tego tak zwanego Jagroka starego, także po prostu wszyscy są podsyłani i kto chce, to też może podesłać. Cześć, nie wiem, czy nadal można Grześki wygrać, zapraszam, to już chyba nie ma sponsoringu. Zestawienie najbardziej chyba już nie ma sponsoringu z Grześkami. Kogo? No okay. Oczywiście, że waszych ulubionych twórców. Ale zanim przejdziemy dalej, chciałem was poinformować, że ten materiał oho! Nie jest już... Ekskluzywę wysyła 20 zł. Już szefie wysyłam, przepraszam, szef nie krzyczy. No i to mi się podoba. Widzicie? Powiedziałem, że jak nie będziecie grać w Call of Dragons, to możecie dać donate'a dwie dyszki. O. To jest tak, jakbyście kupili grę za 20 zł i w nią nie grali. Sponsorowany, no i póki co żadnych jestem. Nie będzie. Natomiast uzbrójcie się w cierpliwość. Nie jest już. Zobaczymy, nie. Co przyszłość przyniesie i kolejne miesiące. Nie będzie nagród. Pamiętajcie też, że ciągle możecie wysyłać szoty do kolejnych zestawień. Link do formularza znajdziecie pod filmem, a teraz zapraszam na film. Kurde, ale kiedy coś się naprodukował. Kto to jest? Znowu Niklaus! Oj, Mikołaj ciągle wygrywa, moi drodzy. Boss fight music. Dobra, sprawdźmy to. Aha, szybko poszło. Do dziś nie wiem czemu tak szybko. Idzie za mną na plecy. Oto robi cuda. Zabiłam ją. Ej, czy to jest legendarny Concord, z którego oni mieli akcję sponsorowaną? Astiz wysyła 20 zł. Twórca Love Dragons. Twórca Love... Jaki Love Dragons? Dziękuję pan Astiz. Patrzmy, że kolejny. Mati 121293 wysyła 20 zł. Ja więcej złotych. Zarobię na tym niegraniu w Call of Dragons, moi drodzy, niż na graniu w niego w takim razie. Idzie za mną na plecy. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Marbakis subskrybuje. No dobra, akcja sponsor, dziękuję bardzo za subskrypcję. Oni mieli, słuchajcie, akcję z Jaroka, tam było parę osób, Graba, Ania, nie wiem kto jeszcze, HS, Juhi. Oni tam mieli taką akcję, że mieli chyba łącznie 3 streamy w ogóle zrobić z tej gry. Wieczorami się spotykać, 2 albo 3 streamy. No i oni zrobili chyba jeden tylko, albo dwa. Wysyła 20 zł. Masz, bo mnie się nie chce w to grać. Kto to jest? Panie, dziękuję serdecznie za 20 zł, pan Niklaus. Dziękuję. To jak nie gracie, to mnie się to podoba. Jak, że nie gracie, to zarabiam i tak, czy siak, czyli że dobrze. Czyli wszystko jest na miejscu. Dziękuję wam. Stuba do przodu. To jest tak, jakbyście parę dziesiąt osób się zarejestrowało. Wracając do tematu Concorda. No i oni zrobili jednego streama. Padaka Fest to była. Tam mało ludzi było zainteresowanych tym. Ja wam powiem, że przykro się ogląda takie akcje. Kiedyś też uczestniczyłem w podobnej akcji, że reklamowaliśmy jakąś grę i ona od samego początku, kiedy ją spotkaliśmy, w sensie odpaliliśmy ją, zobaczyliśmy czym jest, a były też takie akcje, że przed wszystko na papierze fajnie wyglądało, a potem jak tylko ta gra była udostępniona do grania, czar prysł i wszystko się wyjaśniło. Tylko że to już było w trakcie, nie? I taką grą był Redfall. Między innymi taką grą był Redfall. Kosiar no. Podkreślenie wysyła 20 zł. Fajna na grzyby gra, przyjadę, pan kapta. Kosiar. Dziękuję. Okej, okay, no to widzę, że. Dziękuję wszystkim za donaty. No. Panie Kosiar.
Nie, 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 Astis, nie oszukałem cię. No i generalnie tam wyszła taka akcja, że oni zrobili jednego czy dwa live'y. W tą grę nikt nie grał. Cały internet buczał o tej grze, że przecież ona jest w ogóle giga gównem i tak dalej. Nikt nie chce w to grać, że się nie sprzedaje. I potem oni wydali oświadczenie, że okej, dobra, to w związku z tym... Znaczy, nie od nas to zależy, po prostu zmieniły się plany, nie będzie już reklamowania tej gry, nie? No wyglądało to trochę komicznie wręcz, bo wokół widać było, co to jest, co się dzieje wokół tej gry, a oni tu robią akcję, nie? I nagle z niej rezygnują. Oczywiście nie są winni tutaj ani streamerzy, ani też tutaj u nas jakby agencja, która to organizowała, chyba Jarok, tylko no... Każdy se chciał zrobić streamek, zarobić, jak to przy innych grach. No ale niestety... Szybko się to zmieniło. Dobra, wróćmy do tego, bo ja się tu rozgadałem. Graba tym ogniem na pierdziele. Idzie za mną na plecy. Oto robi cuda. Zabiłam ją i to miała pełne HP. No? Dobra, moi drodzy. Idzie za mną na plecy. Po prostu zrobiła killa w grze, tak? Oto robi cuda. Zabiłam ją i to miała pełne HP. No? No, widzicie? A wy co? Ej, a wiecie, że ona... Ania. Wiecie, że Ania może się pochwalić, że to faktycznie był top owoc? Bo uwaga, jest teraz 800 ludzi na live'ie. Prawdopodobnie jest to jedyna osoba, która zabiła w Concordzie kogoś spośród nas. Bo nikt z nas nie zagrał w tą grę. Co tu się dzieje? A że zabiłem kilku. Ale ulti użyłem. Pa. Cały team wylupiłem. Ale ulti użyłem. Wszyscy nie żyją. No Essa. Jeden, że. Ale Essa, co? Użyłem ulti w grze, gdzie się zabija. Mafia 3. Podpalił mu nogawkę! Co tam się dzieje? Ej, zaraz. Czy wy chcecie powiedzieć, że w mafii jest taka sztuczna inteligencja, że jak go podpalisz, to on się kładzie na ziemię, turla i mu gasi ten ogień? Czy to był przypadek? To mało w której grze w ogóle coś takiego jest. Czekaj, jeszcze raz to zobaczę. Patrzcie, podpaliło mu nogawkę, nie? I patrzcie teraz, co on robi. On się położy na ziemi, będzie turlał, będzie gasił płomień. Ale nie wiem, czy to dotyczy podpalenia, czy po prostu, że on jest pod ostrzałem i on jakby jest zaprogramowany, że on tak po prostu się położy na ziemi, żeby się uchronić. Nie, jak myślicie, to było w celu ugaszenia? Nie, bo teraz, co ja komentuję? Komentuję to, że jestem pod wrażeniem, że jeżeli to on chciał jako sztuczna inteligencja, jako NPC, ugasić ogień, to taką animację zrobili. Czy to była zwykła po prostu ucieczka taka, o, że jak zaczniesz strzelać do niego, to on taki dodge zrobi, takiego rola. O kurwa, dobra. Zjeżdżamy stąd. Jak ja to przeżyję, to będzie cud. Mistrz Polski, kurwa, wsteczny. A, to by nie zgasło, tak? Okej. Okay. Czyli wykonał misję. Uwaga. Gazoline. Jeszcze trzech.
Na ostatniej sekundzie chyba. Na ostatniej milisekundzie, no. Kamil. Czemu nie ma dźwięku? Czy chyba muzyka jakaś była i wyciszone jest? Ło! Ło! Czekaj, Kamil, coś ty kurwa zrobił? Strzelił? Co to jest? Ło! Ło! A, z takie bez przybliżenia, tylko tak. Mhm. Widzę o coś. Ło, ło! Celebracja na ekranie. Dobra, YOLO! Nie boję się was, leszczyki! Ej, nie mogę na tą grę patrzeć. Nie wiem. Jestem pod wrażeniem osób, które ją kończyły. Celebracja na ekranie. Dobra, YOLO! Nie boję się was, leszczyki! Flashbang! Nie no, nie, ten awatar to chyba to Far Cry taki, nie? O nie, siedzę, no, najdzie. Ale mam... Nie. To Ubisoftowe też jest, nie? Dam radę. Mówię! Tak to się robi, tak to się robi. No to by było na tyle, jeśli chodzi o to zestawienie. Ciężkie to zestawienie jest, powiem wam szczerze. Głosowanie. No ja... Nie, no nie mogę, moi drodzy, nie mogę. Macie tu link, możecie zagłosować. Zagłosujcie sobie na kogo tam chcecie. Aha. Dobra, a teraz, moi drodzy, zobaczmy warzywo. Z tej strony. Przed wami kolejne zestawienie najbardziej warzywo. Tym razem warzywo. Ulubionych twórców. Ale zanim przejdziemy dalej, chciałem was poinformować, że ten materiał nie jest już sponsorowany. Nie jest już sponsorowany. Póki co żadnych nagród nie będzie. No. A ja bym dał nagrody. Ja bym normalnie podpisał jakąś współpracę, bo tak, top owoc i warzywo, nie? Kurde, z musikami owocowymi w saszetkach. Z firmą Monki. Monki wódka. Nie? Musiki owocowe. Top owoc, warzywo. Ale nie smućcie się, słuchajcie. Zobaczymy, co czas pokaże w kolejnych miesiącach. Warto więc obserwować ten kanał, aby być na bieżąco. Pamiętajcie też, że ciągle możecie wysyłać szotyk do kolejnych zestawień. Linki do formularza znajdziecie pod filmem. A teraz zapraszam już do obejrzenia dzisiejszego warzywnego zestawu. Ej, dobra, jeszcze mi się coś przypomniało. Nie wiem, czy widzieliście, ale nie można tego szota puścić na live'ie na Twitchu. Jak Izak grał z tą córką, z Lusią i co ona gadała na piłkarzy. Niesamowity shot. I to jest właśnie ta sama sytuacja, widzisz? Wiesz, jak ja się czuję? Ej, jak tam wejść? Halo? Niesamowite, jakim cudem on to w ogóle... Jak on to znalazł w ogóle, to nie wiem. Przez teksturę wszedł. Kuwadł na łeb, ja no jest... dobrze, to nie jest Terraria, nie? Bo tam dobra, jest taki... Uwaga! Co się może stać? Gość kopie do góry i na dół. Co się może stać? Zobaczmy. Nie mam pojęcia. Kamień co spada i zadaje całe HP, nie? No to też jest, jak skoczy na Tripson, to samo jest. Nie wchodzę na serwer, bo już ci mówię, że nie wchodzę jaki na serwer. Jaki bambik, jest. Jaki bambik, nie wytrzymał, chłop nad głową kopał. Jestem w żwirze. A. Mówię wam. A nie za prawo, dobra. Prawo! Załatwione. Łatwo. Jeszcze drugi był? Kurde. Myślałam, że to był ostatni. Co za tą robotą? To ty byłaś ostatnia. No to niedobrze. No, dzień dobry, to... proszę państwa. Dzień dobry, proszę państwa. Oto małpa. Odcinek kolejny. Nowy, drugi akt. Drugi rozdział. I nowe... Co to? Nowi prze...
To głupie kurwa jest. Szybko odcinam. Ja skończyłem, no ja nie nagrywałem już później dalej. Amator. Nowe przygody. No i to jest dobrze shot wykonany. Tak? Jest element, mój drodzy, zaskoczenia. Jest element komizmu. Tak? Aktorstwo. Bo to oczywiście było wszystko udawane. Ciol dostał na ryj. Dobry. Refleks. Lerfreks. No. Refleks. Lerfreks, no. Fallout 76. O! To tak wyglądają gracze, którzy grają w tą grę. Aha. Są tam, chyba patrzą. O! Gucci. O kurwa. Niesamowity człowiek. Haj, znowu męczy tych ludzi w tych grach. Escape. No, wyszedł. Kurwa. Na banana! Na banana wyszedł. A to mogę? Ona nie może tu latać! Czemu nie lecisz? Tu się nie da lecieć! Nie wytrzymam. Nie gram gówna. Dać babie Wowa. Smoki, flesze, wszystko k***a robię w tym klanie. Jeszcze o. Robię 1972 damage'u. Więc nie p***a, że sam gówno gram, bo wiadomo, że kurde, czasami nie dasz heada, ale jak... Obra, ale matkę obraź, ojca, weź tam kurde coś powiedz o starym do wanny. Dawaj, odpalaj się. Jak się skupiasz na prowadzeniu, jak się skupiasz na zawodnikach, na tym, żeby to wszystko ułożyć, to tak, to czasami nie trafisz heada niestety. No tak to k***a jest, ale ty tego nie zrozumiesz, bo jesteś kretynem z czatu, który po prostu nie ma pojęcia o tej gierce i tylko idzie na heady i nigdy nie będzie grał w tą grę na poziomie. Żartuję, ziomek. Jesteś super, nie zmieniaj się. Zostaw subę na kanale. One house. No i tak. Aha, dobra. Dobra. Co się tu może wydarzyć, moi drodzy? A. Spadnie, bo jest koło mostu. B. Gra się zbuguje, wydupcy się. C. Zbuguje się pojazd jakiś, albo NPC. Zaraz zobaczymy. Ja miałem niechać na tamto. Chyba szybciej rozwiązanie nadeszło. No dobra, ale tak zupełnie szczerze, czemu on tam zginął tak naprawdę? Co, jakby co? Aha, dobra, ja miałem niechać na tamto. Jakby z ilu ona spadła? Z 2 metrów na nogi i się zabiła? W tej grze jest taki otwarty świat, czy jak? Przecież ona on fikołka zrobił i tam były z 3 metry na nogi spadły. Dobra, ja miałem niechać na tamto. Nie rozumiem. A, że strefa śmierci to jest, okej. O kurwa! Syfon filter, moi drodzy, na PSX-ie. To będzie dobra akcja. Muszę się schować. Za beczką. To będzie dobry pomysł. Cześć, Bobanek. Siemano. Myślę, że ja też bym się za beczką chował. Dziękuję za suba. No. Oj, ale on tak jakby podejrzewał. Można go nacisnąć. Co? On jeszcze streamuje? Co? Wejść tu? Co? Sprawiliśmy, że świat chociaż na kilka dób. Dub. Dobra, chowam go. A, że dupa. Nie! Co on zrobił? Pokemona mu zepsuł. Stał się lepszy. Nie!
Dobra, chowam go. Stał się lepszy. Nie! Nie! A, bo on Pokemona miał i on go chował, tak, ale on nie zdążył, bo zginął. Ale nie wiem jakby co się dzieje, czemu on tak przeżywa, że to jest jakaś gigastrata w tej grze, że go coś on traci, level, co się dzieje, to nie wiem. Nie! 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 Nie, no przecież go schowałem! Chyba, że aktorstwo. No to by było na tyle, jeśli rzadki chodzi o zestawienie. Pamiętajcie o głosowaniu. Link oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. Natomiast ja się z wami żegnam, życząc wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. No, to moi drodzy, głosujemy. Uwaga. Głosujemy, głosujemy. Tutaj macie. Siup. Siup. Możecie zagłosować. To przypomina, że to jest warzywo. Czyli nie życzyłbym sobie, żebyście wybierali Bąkola warzywem. Tak? Tutaj macie link. Ja bym chciał być zawsze owocem. Dokładnie tak. No. Nie wiem, no, te warzywko spoko, owoc, ale trudno jest w top owocu coś zrobić, żeby się nadawało. Bo top owoc... Ja rozumiałbym w top, bo patrzcie, w top warzywie po prostu zawsze jakieś fejle się zrobią. Ludzie częściej fejle popełniają, bo jesteśmy streamerami niekompetytywnymi. Więc częściej lamimy. Ale w top owocu ciężej jest coś zaskakującego wow zrobić, bo jak ja bym rozumiał tego top owoca? Że byłyby na przykład tam rzeczy, że ktoś zespeedrunował grę, pobił rekord. Jakiś, nie? WR-kę zrobił. Że ktoś przeszedł jakąś grę na przykład na dziwnym kontrolerze, z zamkniętymi oczami, nie wiem, jakieś wyzwanie, nie? To tak rozumiem, że to by było wow. Albo na przykład ktoś zrobił bardzo rzadkie osiągnięcie, albo jakiś giga lucky shot, taki... No trochę tak jak Seto, że tam se strzelił z daleka bez przybliżenia. Coś takiego, nie? Tylko jeszcze jakby może, żeby to bardziej klarowne było. No, a często są dodawane rzeczy, że jest gra, która polega na tym, że 5 na 5 się strzela i ty rzucasz granatem i zabijasz jedną osobę. Czyli wykonujesz zwykłą mechanikę podstawową tej gry i założenia. Czyli eliminujesz wroga, bo takie są założenia gry. I tam nie ma niesamowitych rzeczy. Po prostu rzucasz granat, ktoś ginie na nim. Wow, top owoc, nie? I tu właśnie jest ten problem, że my narzekamy, no bo jest za mało shotów, które zaskakują. Jakieś wow rzeczy. Na przykład, no był ten jeden... Kurde, no bo ja też nie chcę jakby na jakiś przykład taki dać. O. Dobra, na przykład ja uważam, że dam na przykład, może wyjdę na jakiegoś takiego samoluba, ale chodzi o to, że o, coś takiego niecodziennego, że jest na przykład taki strzał. Nie? I to jest coś takiego giga rzadkiego, zdarza się rzadko i to było takie, że nikt w to nie wierzył. Nie? Ciul. Oczywiście ktoś powie, że kamera została dziwnie ułożona i tu u góry na linie była piłka i tak, ta piłka, moi drodzy, tu w powietrzu, zobaczcie, tu została złapana poza kadrem, a tutaj była na lince podczepiona i ona została ucięta. I uwaga, no, tak było, ustawione. No. No, a historia generalnie, słuchajcie, tego rzutu do kosza była taka, że to było, ustawiłem kamerę i powiedziałem, dobra, patrzcie, za pierwszym. I poszedłem i rzuciłem za pierwszym. Oczywiście nie sam nie wierzyłem w to, że to trafi, tylko że to się udało po prostu, nie? No. No to tyle.